Dobre pomysły rodzą się w doborowym towarzystwie. Najlepsze, gdy tęgim głową towarzyszy wyborne jedzenie. Karty Diners Club są przecież pokłosiem kolacji, którą Frank McNamara zjadł w 1949 roku w nowojorskiej restauracji Major's Cabin Grill. Gdy doszło do płacenia, McNamara zorientował się, że nie ma portfela. Wybawiła go żona, ale Frank miał już pomysł, jak w przyszłości uniknąć takich krępujących sytuacji. Karta obciążeniowa, która otwiera w prestiżowych restauracjach rozliczany raz w miesiącu rachunek, była genialnym w swojej prostocie wynalazkiem. Pomysłowi McNamary przyklasnął jego prawnik i przyjaciel Ralph Schneider oraz Alfred Bloomingdale, spadkobierca fortuny domu handlowego Bloomingdale's. 8 lutego 1950 roku powstał Diners Club, pierwszy samodzielny wystawca kart płatniczych, a McNamara ze Schneiderem wrócili do wspomnianej restauracji. Za kolację zapłacili pierwszą wówczas jeszcze tekturową kartą Diners Club. To wydarzenie przeszło do historii pod nazwą The First Supper, pierwszej kolacji. Do grona założycieli dołączył wkrótce dziennikarz Matty Simons, który wymyślił pierwowzór Diners Club Magazine, dołączane do wyciągów newsletter Diners Club News z reklamami restauracji akceptujących karty. W chwili premiery z kart korzystało 200 osób. Pod koniec roku 1950 20 tysięcy, a w 1951 42 tysiące. Po niespełna dwóch latach karty Diners Club akceptowało 285 restauracji w Stanach Zjednoczonych. W pierwszym roku działalności Diners Club wprowadził też usługę, z której słynie do dziś – ubezpieczenie podróżne. W 1953 roku sieć akceptacji Diners Club stała się globalna. Obejmowała restauracje, hotele, wypożyczalnie aut oraz domy handlowe. Z kart korzystało ponad 1 250 000 osób. Gotówka stała się zbędna. Do połowy lat 60. sieć akceptacji objęła obie Ameryki, Europę Zachodnią, Bliski Wschód, Azję oraz Australię. W 1961 roku Diners Club wypuścił na rynek pierwszą na świecie plastikową kartę płatniczą. W tym samym roku Diners Club zadebiutował na ekranach kin. Kartą zachwycała się bohaterka Śniadania u Tiffany'ego, grana przez Audrey Hepburn, Holly Golightly. Dwa lata później na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych weszła komedia Człowiek z Diners Club z Danym Kayem w roli głównej. Karty Diners Club stały się globalnym popkulturowym fenomenem. Powstała nawet gra planszowa z kartami Diners Club w roli głównej. W 1967 roku sieć akceptacji obejmowała już 130 krajów, więcej niż było wówczas członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Diners Club był światowym graczem numer jeden i jako pierwszy uruchomił program kart płatniczych dla biznesu. Światowy sukces Diners Club nie ominął krajów bloku wschodniego. Już w 1967 roku polskie państwowe przedsiębiorstwo Orbis podpisało umowę na akceptację w hotelach sieci Kart Diners, pierwszych kart płatniczych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trzy dekady później, w 1997 roku, powstało polskie biuro marki – Diners Club Polska. Kiedy w 1997 roku zacząłem pracę dla Diners Club, byłem wtedy jeszcze człowiekiem relatywnie młodym i była to niewątpliwie najbardziej fascynująca przygoda zawodowa, porywająca, powiedziałbym nawet. Na przestrzeni tych dwóch dekad Diners Club przeszedł rewolucję technologiczną, która przyniosła klientom nowoczesne i bezpieczne narzędzia płatnicze sygnowane marką Diners Club Polska. Pierwsze karty, jakie wydaliśmy w Polsce, to były karty dla korporacji IBM. Potem doszły kolejne międzynarodowe koncerny i dopiero później zaczęliśmy wydawać karty dla mniejszych firm i dla klientów indywidualnych. Od 400 w 1997 roku do ponad 30 tysięcy klientów obecnie. Po raz kolejny Diners Club udowodnił, że jest rynkowym numerem jeden i może być dumny ze swoich dokonań. W ciągu ostatnich 20 lat portfel kart Diners Club Polska urósł kilkukrotnie, a sieć akceptacji z 20 tysięcy do ćwierć miliona punktów. Polski oddział firmy plasuje się w czołówce Diners Club International pod względem dynamiki rozwoju i innowacyjności. Diners Club Polska oferuje karty kredytowe dla klientów indywidualnych i biznesu. Dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie kosztami oraz komfortem podróży służbowych i prywatnych oraz ułatwiające prowadzenie biur. Ma także najpełniejsze na rynku pakiety ubezpieczeń, zapewnia bezpieczeństwo transakcji oraz świadczy usługi finansowe na partnerskich zasadach. Jest partnerem godnym zaufania dla klientów indywidualnych i dla globalnych liderów biznesu. W 1997 roku firma Diners Club rozpoczęła współpracę z naszą firmą First Data Polka nad wprowadzeniem szerokiej akceptacji kart w Polsce. Karty Diners Club są synonimem niezawodności, prestiżu oraz wieloletniej tradycji, ale także
nowoczesności i najwyższej jakości. Współpraca PKO Banku Polskiego z Diners Club Polska to prawie cała historia Dinersa w Polsce. To 15 lat super współpracy, fajnych ludzi po stronie i banku, i po stronie firmy. Karty PKO Diners to wyjątkowe, unikalne, ekskluzywne i cudowne produkty, z których korzystają najlepsi klienci. Masa usług dodanych do produktu, który oferuje Diners, wyróżnia ten produkt w rynku i czyni z tego produktu rzeczywiście unikalny. Nasi klienci bardzo cenią sobie takie elementy dodane jak ubezpieczenia, jak zdolność do zgłoszenia podróży zagranicznej online, jak bezpośrednią opiekę systemu obsługi cardholderów. Głównym powodem, dla którego nawiązaliśmy współpracę, jest unikalność marki Diners oraz jej historyczna wartość. Pojawienie się w roku 1997 karty Diners Club na rynku polskim miało bardzo duże znaczenie, bowiem przy obecności kart Visa, Mastercard istniała jednak bardzo duża luka, jeżeli chodzi o karty prestiżowe, karty biznesowe, i tutaj Diners Club bardzo świetnie wkomponował się w potrzeby klientów. Prestiż, wygoda, bezpieczeństwo, a dla naszego biznesu większe wolumeny transakcji i przychody z tym związane. Współpraca z Diners Club Polska to jest rzeczywiście wspólna praca. Dokładnie to, co to słowo mówi. Wspólnie pracujemy nad rozwojem produktu, nad jego unowocześnianiem i uatrakcyjnianiem oraz pracujemy nad nielicznymi, ale jednak wspólnym rozwiązywaniem problemów. Wszyscy wiemy, że najlepsi pracują tylko z najlepszymi. Wszystkiego dobrego, Diners Club Polska. Kolejnych sukcesów i rozwoju biznesu przez najbliższe lata. Życzę Dinersowi wszystkiego najlepszego. Kolejnych dekad sukcesów. Diners Club Polska. Jestem wdzięczna całemu mojemu zespołowi, kolegom z Austrii, Stanów Zjednoczonych i Londynu, że bardzo wspomagają nas w tej pracy i inwestują duże środki, wierząc w to, że rynek polski jest jednym z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze jest dla nas Państwa zaufanie. To największy kapitał do pomnażania przez kolejne dekady. W imieniu całego zespołu Diners Club Polska dziękuję za powierzenie go nam.